Historia była bardzo ciężka dla mnie przynajmniej. Polski i WOS był bardzo łatwy i poradziłem sobie bez większych problemów. I czuję, że dobrze mi poszedł ogólnie ten egzamin. Jestem zadowolony z wyników. Pytania niekoniecznie były cięższe niż w poprzednich latach, może nawet trochę łatwiejsze. Ja się przynajmniej czuję pewnie. Rozprawka była taka bardzo dowolna. Można było dużo rzeczy wcisnąć tak lekko na siłę. Dużo bardzo lektur pasowało w miarę i nie był jakoś bardzo ciężki. Polski był stosunkowo łatwy. Historia raczej też, tam były problemy z tym liberalizmem i socjalizmem, tam będzie i reszta wydaje mi się, że było okej. Egzamin jednak wydał się łatwiejszy niż myślałam. Nie było takiego stresu, jak się myślało, po prostu napisało się, wyszło. Egzamin na początku nie było wiadomo, czy w ogóle się odbędzie. Były strasznie komplikacje. Moi koledzy się strasznie stresowali, nie wiedzieli, co się będzie działo, ale ostatecznie, jak widać, egzamin się odbył i myślę, że jutro i pojutrze też się odbędzie. No może był stres tylko w związku z tym, że może się nie odbyć, albo będą jakieś problemy organizacyjne, ale wszystko dobrze poszło. Powiedzmy, że to, że był strajk, no nie pomogło, ale nie było jakiegoś ogromnego stresu. No, zapowiadali, że będzie, nawet jeżeli by nauczyciele mieli się nie zgodzić, no i faktycznie udało się pod tym względem raczej. Nie było braków kadrowych jakichś ogromnych, pomimo tego, że z tego co pamiętam jest dwóch nauczycieli, którzy nie strajkują w całej szkole, więc no faktycznie mogłyby być jakieś problemy. Po prostu pilnowały nas osoby, których nie znaliśmy. No, w związku z sytuacją strajkową w naszej szkole były trudności dość spore, natomiast dyrektorzy szkół współpracujących, szkół średnich zapewnili nam komisję nauczycieli ze szkół zewnętrznych. W związku z tym udało nam się skompletować komplet komisji egzaminacyjnych i ten egzamin, można powiedzieć, dzisiaj w pierwszym dniu rozpoczął się bez żadnych komplikacji, zgodnie z planem. Rodzice, uczniowie byli o tym poinformowani, że egzamin zgodnie z harmonogramem się odbędzie. W związku z tym uważam, że na dzień dzisiejszy, na teraz, na ten moment wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem OK. W Krakowie w 64 placówkach dzisiaj miały się odbyć egzaminy i z tego, co jest nam wiadomo, we wszystkich miejscach się odbyły. Do nas nie dotarł ani jeden głos ze strony dyrektorów, że mają jakiś kłopot z przeprowadzeniem egzaminów dzisiaj.